Witam Państwa w poniedziałek 8 lipca. Barbara Kasińska, dzień dobry. Już teraz czas na Telefakty. Uwaga kierowcy, zmiany w organizacji ruchu w rejonie 754. Czarna skrzynka w samochodzie. Pomocne pewnie mogą być tam przy ustalaniu pewnych faktów. Na dobre i na złe od pół wieku. To ci ludzie pokazują nam, jak żyć. Dziś wieczorem rozpoczną się prace na odcinku drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mowa o ulicach Radwana oraz dwóch skrzyżowaniach. Zatem kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Kierowcy jadący drogą wojewódzką 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim powinni zwrócić uwagę na nowe utrudnienia, bowiem już dziś w godzinach wieczornych rozpocznie się wylewanie ostatniej warstwy asfaltu na jezdniach. W godzinach od 7 do 17 układana będzie warstwa ścieralna na zjazdach publicznych oraz drogach manewrowych przy ulicy Jana Pawła II, przy Polnej oraz przy ulicy Radwana. Od 9 do 13 lipca w godzinach od 18 do 6 rano układane będą warstwy ścieralne na ulicy Radwana, ulicy Denkowskiej do ulicy Jana Pawła II, na ulicy Jana Pawła II oraz na ulicy Polnej i w związku z tym planujemy zamknięcie ulicy Jana Pawła II od ulicy Sienniejskiej z 9 na 10 lipca oraz z 11 na 12 lipca w godzinach od 18 do 6 rano i od stacji benzynowej Circle K z 10 na 11 lipca oraz z 11 na 12 lipca w godzinach od 18 do 6 rano. Planujemy również zamknięcie ulicy Polnej od ulicy Wardyńskiego z 9 na 10 lipca oraz z 12 na 13 lipca, również w godzinach 18:06 rano. I Polna będzie również zamknięta od Urzędu Skarbowego z 10 na 11 lipca oraz z 12 na 13 lipca, również w godzinach wieczornych i nocnych. I ostatnie zamknięcie ulicy Denkowskiej z 10 na 11 lipca w godzinach 18:06 rano. Czasowe wyłączenia ulic z ruchu potrwają do 13 lipca. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami również w rejonie szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Co prawda zakończył się remont szpitalnej, ale rozpoczął się remont Szymanowskiego. Przypominamy kierowcom o utrudnieniach w rejonie ostrowieckiego szpitala. Tam prowadzone są roboty drogowe. Zakończył się remont ulicy Szpitalnej i kierowcy już bez przeszkód mogą korzystać z tej ulicy prostopadłej do ulicy Długiej. Zamknięty natomiast jest zjazd z ronda przy ulicy Grabowieckiej. Konkretnie kierowcy nie pojadą w ulicę Szymanowskiego. Remontowany jest odcinek na długości od ronda do zjazdu na szpital. Dotychczas montowana była między innymi w samolotach, a od wczoraj, zgodnie z nowym przepisem, czarna skrzynka będzie również w samochodach. Od niedzieli 7 lipca wszystkie nowe samochody w Unii Europejskiej będą musiały być wyposażone w rejestratory danych zdarzeń, EDR, znane również jako czarne skrzynki. Urządzenia te mają na celu rejestrację parametrów jazdy i okoliczności wypadków, co może pomóc w ustalaniu ich przyczyn i przebiegu. Jeżeli mają pomóc, to myślę, że jak najbardziej powinny być montowane takie skrzynki, bo w samolotach są montowane i wiele takich katastrof wyjaśnionych jest i dlaczego coś się stało, prawda? Także być może jest to dobry pomysł. Pomocne pewnie mogą być tam przy ustalaniu pewnych faktów, ale czy to do końca jest dobre, nie wiem tego na tą chwilę. Według mnie, jeżeli chodzi o tych, co mają, są prominentami i unikają wypadku, kar od wypadków, to jestem za tym. Chodzi mi tylko o tych ludzi, co mają jakieś tam większe uprawnienia od tego podstawowego człowieka. Czyli mogą być pomocne. Oczywiście, dla mnie tak. Rejestratory będą zapisywać dane przez 5 sekund przed i po zdarzeniu drogowym, a dostęp do nich będą mieć wyłącznie upoważnione osoby, takie jak służby ratunkowe, śledczy, eksperci oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, producenci pojazdów oraz warsztaty naprawcze. Zapisane dane będą obejmować m.in. prędkość pojazdu, przyspieszenie, hamowanie, działanie systemu bezpieczeństwa, kąt skrętu kierownicy, obroty silnika czy pozycję przepustnicy.
Głównym celem wprowadzenia tzw. czarnych skrzynek jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Oczekuje się, że dzięki nim będzie można łatwiej ustalać przyczyny wypadków, co może prowadzić do skuteczniejszych działań prewencyjnych i zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych w przyszłości. Upowszechnienie EDR to ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa. Chociaż nie wyeliminują one wszystkich zdarzeń drogowych, to mogą pomóc w ich wyjaśnianiu i zapobieganiu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszym portalu lokalnatelewizja.pl. Statystyki nie są optymistyczne, jeśli chodzi o długość trwających małżeństw. Rośnie liczba rozwodów, ale te dane z pewnością nie dotyczą 14 par z gminy Sadowie, które na dobre i na złe przeżyły ze sobą 50 lat. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak brzmią słowa przysięgi małżeńskiej, którą 50 lat temu wypowiedzieli małżonkowie z gminy Sadowie. Jak podkreślają, 50 lat minęło jak jeden dzień. W zdrowiu, troszkę w chorobie, ale dorobiliśmy się czworo dzieci, także jesteśmy bardzo dumni, mamy wnuczkę. No i jak to na wsi, robota i w polu, i w domu, jak to mówiąc, i w zagrodzie, nie? No ale nie żałujemy tego, pragniemy jeszcze kilka lat wspólnego życia. Uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich rozpoczęła się w kościele w Różkowie. Dalsza część uroczystości odbywała się w Bibliotece Ośrodku Kultury w Sadowiu. Pary małżeńskie z 50-letnim stażem otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy. 14 par z terenu gminy Sadowie o stażu minimum 50 lat. Tak jak powiedziałem, jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że możemy razem uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu. Uroczystego aktu dekoracji dokonała wójt gminy Sadowie. Co dwa lata organizujemy taki jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich. Z ogromną przyjemnością i radością przyjmujemy wszystkie pary, które ten jubileusz obchodzą. To dla nas ogromna wartość, ponieważ to ci ludzie pokazują nam, jak żyć, jak wychowywać pokolenia, jak wychowywać dzieci, wnuków. Także oddajemy im hołd, można powiedzieć, właśnie organizując taki jubileusz. Tego dnia nie obyło się bez gratulacji i życzeń. Życzymy tym parom oczywiście dużo zdrowia i szczęścia na dalsze lata życia. Złote Gody to wyjątkowa okazja do świętowania pięknego i trwałego związku między dwiema osobami. To 50 lat wspólnego życia, miłości i wzajemnego wsparcia, co podkreślali zaproszeni goście. Dziś powinni stać się Państwo wzorem dla młodych, którzy zdają się zapominać, że prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania i owocach, które wydaje. Z mojej strony, a także ze strony Urzędu Marszałkowskiego, pani marszałek Rady Janik i moim własnym, przede wszystkim serdecznie Wam dziękuję za piękny przykład dla młodych. Serdecznie. Jubileusz to także czas, aby podziękować sobie za wsparcie w trudnych chwilach, śmiać się z radością i dzielić wspomnieniami z minionych 50-leci. Cierpliwość, zaufanie, no i ta miłość, jak to mówić, jak jest zauroczenie, miłość, to jakoś tam przezwyciężamy wszystko. Nie? Czy dzisiaj przypomniał Wam się tamten dzień, kiedy powiedzieliście sobie tak? Tak, przypomniał się i nawet się łezka w oku zakręciła. No bo już, jak to mówiąc, pół wieku za nami, nie? Złote Gody są również okazją do refleksji nad wartościami, które kształtują trwały związek, a miłość może przetrwać i rozwijać się przez całe życie. Wszystkim parom gratulujemy pięknego jubileuszu. W decydujące fazy rozgrywek wchodzi Euro 2024. Jutro i w środę mecze półfinałowe, a my z kamerą przyglądaliśmy się przygotowaniom do nowego sezonu KSZO 1929.
Pomarańczowo-czarni rozpoczęli przygotowania do sezonu 2024-2025. Drużyna do treningu wróciła wraz z początkiem lipca, a w minioną sobotę rozegrała gierkę wewnętrzną na boisku przy ulicy Różanej w Ostrowcu Świętokrzyskim. I choć to był zwykły sparing, to żaden z zawodników nie chciał odstawić nogi. Każdy walczy o miejsce w składzie, każdy walczy o swoje. Wiadomo, są nerwy, czasami są przekleństwa, ale wiadomo, to wszystko w ferworze walki i każdy chce jak najlepiej, żeby drużyna funkcjonowała oraz żeby jak najlepiej to wyglądało. Siłą KSZO 1929 w nadchodzącym sezonie ma być szczelna defensywa. Struktura zespołu ma opierać się na czwórce obrońców i dwóch kreatywnych, defensywnych pomocnikach. No tak sobie założyliśmy, żeby ta rywalizacja w linii obrony była na wysokim poziomie, to ma być taki fundament naszego grania, bo jeżeli my będziemy skuteczni w bronieniu, no to wierzę, że ten potencjał pozwoli nam i te zasady nasze w ofensywie kreować dużo sytuacji i jeżeli to się będzie łączyło z bronieniem i z nietraceniem bramek, to będzie nam to dawało punkty. Gierka wewnętrzna to okazja do sprawdzenia piłkarzy testowanych. Na boisku przy ulicy Różanej szanse dostali również wychowankowie z Akademii KSZO. Dwóch zawodników z rocznika 2009 zrobiło dobre wrażenie na szkoleniowcu pierwszej drużyny. Co do pozostałej grupy testowanych zawodników, wydaje mi się, że niektórzy pokazali swoje walory i to, co wiedzieliśmy o nich i tutaj już kwestia pewnie rozmów, żebyśmy gdzieś spróbowali dojść do jakiegoś takiego poziomu, żeby oni tutaj zostali, ale wszystko z głową, wszystko w granicach tego, na co nas stać. Pomarańczowo-czarni kompletują kadrę na zbliżającą się kampanię. Wśród zawodników, którzy zdecydowali się pozostać w klubie, jest Maciej Kołoczek. W minionym sezonie 23-latek rozegrał 28 ligowych spotkań, strzelił w nich 2 gole i zaliczył 4 asysty. Pięciokrotnie ukarany został żółtą kartką. Swoją decyzję o podpisaniu nowej umowy tłumaczy m.in. osobą nowego trenera. To jest bardzo dobry wybór, ponieważ myślę, że poukłada nas taktycznie i na pewno każdy będzie wiedział, co ma robić. Myślę, że tutaj zarząd też się bardzo postarał, żeby nas wszystkich zatrzymać. Jest naprawdę bardzo fajna ekipa, która była wcześniej. Ten trzon drużyny został zatrzymany. Mam nadzieję, że będzie parę wzmocnień, które pozwolą nam bić się w tej rundzie o jak najwyższe cele. Szeregi klubu z Ostrowca Świętokrzyskiego zasilili już środkowy obrońca Piotr Łazarz oraz dwóch defensywnych pomocników Mateusz Nowak i Bartłomiej Kafel, który bronił barw KSZO 1929 w sezonie 2022-2023. Prezes Piotr Chorab zapowiada wzmocnienie ofensywy jeszcze 2 lub 3 kolejnymi transferami. W zależności od jakości. Jeżeli będzie jakość ok, będzie tutaj pasowali do koncepcji trenera, do jego organizacji gry, to myślę, że to nie będzie tutaj tak istotne, czy to będzie młodzieżowiec, czy zawodnik niemłodzieżowy. W najbliższą sobotę zawodnicy KSZO 1929 rozegrają sparing z Siarką Tarnobrzeg. Mecz odbędzie się w Ostrowcu Świętokrzyskim. W weekend pływalnia Rawszczyzna była areną rywalizacji pływaków juniorów młodszych, 14-letnich, którzy uczestniczyli w letnich Mistrzostwach Polski. Jak zaprezentowali się ostrowczanie? O tym powiemy jutro, bo teraz już regionalna prognoza pogody i rozmowa z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Paweł Bajerczak. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy prawie bezchmurnie, na termometrach 16 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 6 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali, biometr korzystny. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane, termometry wskażą 29 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 18 km na godzinę. Na barometrach 1020 hektopaskali, biometr niekorzystny. To była prognoza pogody. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.